procesie pozyskania bardzo ważną rolę spełnia nie tylko znajomość potrzeb psychogennych kandydata i ich zaspokajanie, ale także ich rozbudzenie. Dotyczy to zwłaszcza takich potrzeb jak potrzeba aktywności, posiadania informacji, znaczenia, afiliacji, bezpieczeństwa, która wiąże się najczęściej z samoobroną biologiczną, na przykład obawą o życie. Tajny współpracownik Ceramik to jest pan Henryk Wartalski, syn Stanisława, urodzony 11 kwietnia 1930 roku. Tajny współpracownik Jarek to jest Wacław Rusek. Tajny współpracownik Karol, Karol II, tak to brzmi. Ten pseudonim pojawia się w wielu miejscach i wiele świadczy o tym, że jest to osoba, która pełniła jakąś ważną funkcję wśród tej agentury SB. Tajni współpracownicy są tylko elementami służby bezpieczeństwa, które nie wchodzą w skład rdzenia, czyli nie są funkcjonariuszami SB, lecz stanowią dla nich tak zwany krąg zewnętrzny i z reguły wchodzą w skład rdzenia innych instytucji. Stąd też mają oni rację bytu tylko wówczas, gdy będą realizować zlecone im zadania. Tym, co było dla bezpieki najistotniejsze, to tajni współpracownicy, sprawdzeni, będący wiarygodnymi źródłami informacji, ale jednocześnie tacy, którzy posiadali na tyle poważną pozycję w strukturze opozycyjnej, że byli w stanie w mniejszym lub większym stopniu wpływać na profil jej działalności. TW Stanisław, to jest Kazimierz Wróbel, syn Antoniego, urodzony 2 marca 1924 roku. Dalej, tajny współpracownik Stefan, to jest pan Stefan Pytel, syn Emila, urodzony 4 października 1957 roku, jest między nami dzisiaj. Nie powinniśmy popadać taki właśnie sposób przedstawiania tego opinii publicznej, że wszyscy ci agenci byli równi, wszyscy byli kanariami, wszyscy byli łotrami, których należy z góry przekreślić, pogardzać nimi i nie dawać im szans na to, żeby powiedzieli o sobie coś więcej, żeby odkryli swoją tajemnicę i żeby to zrobili uczciwie, na miarę tego, co potrafią w tej chwili powiedzieć. Solidarnością zainteresowano się od razu dlatego, że z założenia od strajków sierpniowych było wiadomo, że będzie to organizacja, która będzie starała się wymykać temu gorsetowi narzuconemu przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. I dlatego tą solidarność próbowano ograniczać najpierw siłowo, później zaś przez agenturę. Starano się albo wprowadzić swoją agenturę, albo ją pozyskać we wszystkich istotniejszych ogniwach jeszcze na etapie zakładania niezależnego związku. Po to, aby później móc z jednej strony kontrolować, a z drugiej strony w miarę możliwości wpływać na aktywność tego związku. Głównym moim motywacją, żeby zgłosić moją kandydaturę, było to, że chciałem widzieć, na ile moja praca została przez ludzi doceniona i w zasadzie to była główna moja motywacja. I to mi pokazało, że jednak w jakiś sposób ludzie docenili moją robotę i w jakiś sposób może widzieli we mnie tego, który by ten w regionie, który by umiał poprowadzić ten związek. Wacław Sikora został wybrany przewodniczącym w wyniku kompromisu, jaki zapadł na pierwszym walnym zjeździe delegatów w Krakowie. I już chociażby z tej racji był człowiekiem, która musiała wejść w zainteresowanie służby bezpieczeństwa. Tak czy inaczej, albo jako osoba rozpracowywana, albo jako ewentualny kandydat na tajnego współpracownika. 26 lipca 1981 roku TW Czajka zwrócił się z prośbą o pomoc w kupnie dwóch kuszetek na pociąg relacji Kraków-Gdynia,
Dla wyjeżdżających na posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność przedstawicieli MKZ Małopolska, Wacława Sikory i Stefana Jurczaka. Wykorzystano tę sytuację do nawiązania kontaktu z wyżej wymienionymi. We wspólną podróż do Gdyni udali się porucznik Jacek Działowski i porucznik Kazimierz Kasprzyk. Pamiętam, jak dzisiaj umówiliśmy się z nim, ze Stefanem, przed dworcem w Krakowie, że o tej godzinie będziemy i on będzie czekał na nas z kuszetkami. I dokładnie facet się wywiązał ze swojego zadania idealnie. Bilety nam dostarczył, my zadowoleni, mieliśmy fajne miejsca, kuszetki do spania i właśnie tam, w tym pociągu, załatwił nam kuszetki, gdzie się później okazało, z naszymi opiekunami, z panem Kasprzykiem, a drugiego do teraz nazwiska nie wiem. Pracownik operacyjny, wybierając się na spotkanie z kandydatem, musi dobrać odpowiedni pretekst i okoliczności, które nie wzbudziłyby podejrzeń. W warunkach naturalnych pretekstem do osobistego zetknięcia może być płaszczyzna zawodowa, służbowa, towarzyska. Na przykład pracownik operacyjny występuje jako inkasent, klient, współtowarzysz wycieczki i tym podobne. Wtedy Kasprzyk i ja wyszedłem na korytarz, otworzyłem sobie okno. Zaczął ze mną taką rozmowę jako prawdziwy robotnik, że jak to teraz to wszystko zaczyna dobrze funkcjonować. No i oczywiście były wtedy gadki, a trzeba to skurwysyństwo załatwić, trzeba porządek z tym zrobić i tak dalej. No, taki wiarygodny się facet robił bardzo, nie? Że zna z nami. Nam dzisiaj się wydaje, że werbunek był kwestią jednej czy dwóch rozmów z werbowaną osobą. Tymczasem bezpieka podchodziła do tego niezwykle metodycznie. Starano się przede wszystkim przekonać funkcjonariuszy o tym, że należy poznać cechy charakteru werbowanej osoby, czyli należy dysponować czymś, co nazwalibyśmy dzisiaj takim podejściem psychologicznym do werbowanego. Chodziło o to, aby każdy funkcjonariusz był w stanie rozpoznać coś, co bezpieka nazywała motywami napędzającymi daną osobę, czyli rozpoznać jej cechy charakteru, sprawdzić, czym ona się interesuje, jakie bodźce na nią działają i wykorzystywać na etapie werbunku takie metody, które byłyby szczególnie skuteczne w przypadku danej osoby. Myśmy wiedzieli, że coś jest nie tak. Ja byłem zakwaterowany w Sopocie. Nie byłem zakwaterowany tam, gdzie całe Prezydium Komisji Krajowej. Już jak myśmy wyjeżdżali z Gdańska, to widzieliśmy drugą nitką, drugą stroną już wjeżdżały kolumny z OMO. I było rozwidlenie Ostróda i na Olsztyn chyba, już nie pamiętam. W każdym razie była taka krzyżówka, widzimy, policja stoi, milicjant stoi. Jeden chyba gazikiem, czerwona latarka zatrzymuje nas. Zatrzymał nas, kazał nam zjechać na bok, wylegitymować się. Myśmy już mieli wtedy legitymację Komisji Krajowej. Myśmy się wylegitymowali Komisji Krajowej legitymacji. Wszyscy troje. No to pan jak chapnął tę legitymację, poszedł do gazika i słyszymy, że tam z kimś rozmawia. Nie słyszeliśmy o czym. Za 5 czy 10 minut przyjechał następny, wzięli nas w konwój pomiędzy, kazali nam jechać ze sobą. Stan wojenny zmienia nieco taktykę werbunku. W pierwszych latach, mniej więcej do roku 1948, dominowała metoda na złamanie, na szantaż. Bardzo szybko jednak zorientowano się, że przemoc rodzi opór. Zaczynają rozwijać się metody bardziej wysublimowane, psychicznego wpływu na agenturę i te metody będą rozwijane, można powiedzieć, do końca PRL-u. Natomiast w przypadku wprowadzenia stanu wojennego, zwłaszcza w odniesieniu do osób, które były internowane, następuje powrót do tej taktyki werbunku pod przymusem, to znaczy poprzez szantaż losem rodzin, poprzez szantaż losem osobistym, różnego rodzaju prób łamania charakterów. Wykorzystywano po prostu atmosferę społeczną, która narodziła się po wprowadzeniu stanu wojennego, do tego, aby zwiększyć liczbę tych oczek agenturalnych, czyli rozbudować sieć agenturalną tak bardzo, jak to było możliwe.